jesteśmy krajową instytucją płatniczą, to raz, tak? Czyli podlegamy pod KNF, mogąc świadczyć usługi płatnicze, ale jesteśmy też izbą rozliczeniową, tak? Czyli podlegamy tutaj pod Narodowy Bank Polski. Jak w kontekście tej innowacyjności i tego, co robimy oryginalnego w kraju, no to patrząc na cały świat, tak? W szczególności nawet na Europę, nie ma drugiego kraju, w którym są dwie izby rozliczeniowe w pełni działające, dostarczając systemy płatności dla banków. Tak? Tutaj dostarczamy system płatności natychmiastowych, tak? Online'owe przelewy między dwoma różnymi bankami. Każdego miesiąca obsługujemy kilka milionów klientów, tak? W różnych modelach transakcyjnych. W ciągu całego roku z naszych usług korzysta około 11 milionów ludzi, więc no to są już spore ilości. To są liczby typu 9 miliardów złotych, które przewala się przez nasze systemy. Nasz przepis to jest około 650 milionów złotych rocznie. Jesteśmy dużym fintechem. Wynika to z tego, że wiele lat temu zaczynaliśmy. Wiele linii biznesowych w tym czasie postawiliśmy na nogi i one prężnie funkcjonują. Byliśmy niewielką firmą na samym początku, chcącą robić duże rzeczy. Tak? Żeby robić duże rzeczy pod swoim brandem, pod swoją marką, no trzeba by było mieć spore fundusze na marketing, na promocję. Tych funduszy u nas nie było, więc musieliśmy sobie radzić jakimiś innymi scenariuszami. I w ten sposób wpadliśmy na model revenue share, który był wygodny, który był takim modelem success fee, gdzie nikt nic nie ryzykował, a mógł z tego cokolwiek wyjąć. My ryzykowaliśmy naszą technologią, naszymi platformami, które musieliśmy postawić, ale partnerzy, którzy wchodzili w te innowacyjne biznesy na tamten moment, tak, tutaj przykład banków i produktu doładowań telefonów komórkowych, też dużo nie ryzykowali, tak, ponieważ nie wydawali niewłodycznych pieniędzy na IT, tylko prostą integrację, a reszta działa się już gdzieś poza strukturami bankowymi, które my dostarczaliśmy jako cały produkt, nie tylko technologię, a kompletne rozwiązanie. Tutaj też na tamten moment doładowania telefonów komórkowych były pierwszym produktem niebankowym sprzedawanym w bankowości elektronicznej nie przez bank. Tak? Więc tutaj tak naprawdę taka pozycja lidera i innowacyjności była naprawdę na tamte lata, do 2004-2005 rok dosyć spora. Mając wielość tych partnerów, tak, pozwala nam to w bardzo sprytny sposób rozwijać się. Tak? I tutaj też zasługa tego partnerstwa, tego modelu B2B2C, tak? Czyli korzystania właśnie z klientów, partnerów zewnętrznych, ale też nauczyliśmy się przez te lata, jak to obsługiwać i też już pokazujemy się w tym segmencie B2C, czyli tworzenia już własnej wartości, własnego produktu, który dostarczamy już ostatecznemu konsumentowi.